No i co? Tarek, 8:30. A są ludzie, co wczoraj od 12 do 20 nie otwierają internetu. I błogosławieni są ci ludzie, którzy to zrobili. Paweł Paczul przespał całą aferę i wykazał się dużą mądrością w tym temacie. Ja byłem rano, więc podałem na przykład niektóre wpisy. Trwało Uniwersum Ekstraklasy, w którym też zabierałem głos, więc nie udało mi się tej mądrości Pawła Paczula wprowadzić do swojego życia. Czasami, im robisz się starszy, tym więcej jest dowodów na to, że położenie się spać to jest bardzo dobry pomysł. Kiedyś tam marzą ci się hulanki, różne Odpalił mi się nasz przygody. poranek tutaj. Ostatnio widziałem taki mem, że gdy chcesz, how to have fun as an adult, jak się dobrze bawić będąc dorosłym, idziesz spać. I Paweł doskonale pokazał, że to jest mądrość. W spaniu jest mądrość. Ja muszę przyznać, że chyba na nagrobku Charlesa Bukowskiego jest nawet napis Don't try. I z tego co pamiętam, to jakby jego zamysł, bo to hasło, z którym się utożsamiał, było takie, że nigdy nie próbuj, zawsze rób. Że nie, że spróbuję coś zrobić, tylko ja to zrobię. Że jak masz zamiar próbować, to lepiej w ogóle się do tego nie zabieraj, tylko weź i rób. Ale pozbawiony tego kontekstu, po prostu nie próbuj, jest lepsze. Nie próbuj. Nie, daj sobie spokój. Leżysz w łóżku, to leż, a nie teraz będziesz wstawał i zabierał głos na temat zdarzeń jakichkolwiek. Albo będziesz wstawał i pisał na Twitterze, albo robił cokolwiek. Więc chylę czoła wszystkim, którzy spali wczoraj, tak jak Paweł, i chylę czoła tobie, że miałeś wyłączony internet przez 8 godzin, dzięki czemu uniknąłeś bardzo wielu różnych sytuacji, które się w tym internecie wydarzyły. No, muszę zacząć, że jeszcze raz od przeprosin Wiślaków za to, że napisałem wprost, że Wiślacy odpięli wrotki. Kontekst wydał mi się jasny, natomiast faktycznie to nie jest tak, że chodziło mi tylko o tę jedną sytuację. Po prostu to, co wyczynia część kibiców Wisły, część, mała część oczywiście, natomiast część, która odpowiada między innymi za rozwieszanie transparentów, od dłuższego czasu mnie brzydzi. I na takiego tweeta dotyczącego tego, co się dzieje na trybunach w Krakowie, mi się zbierało od dawna. A to po prostu byłoby coś, co wpisuje się w ich działania. I nawet nie chodzi o samą sytuację z festynu, bo tutaj jakby od początku domyślałem się, że pewnie ta szarpanina, no to festynowa szarpanina. Natomiast to, co mnie zbulwersowało, to wystawanie pod domem piłkarza, bo nie wierzę, żeby wtedy już do tych, którzy mieli to robić, nie dotarło, że to piłkarz zwyczajnie. Więc wystawanie pod domem piłkarza było dla mnie zdecydowanie przekroczeniem jakichkolwiek granic, a z tego, co na ten moment się wydaje, i podkreślam, na ten moment się wydaje, do niczego takiego nie doszło. I całe szczęście, bo wydaje mi się, że to jest coś, czyli generalnie naruszenie nietykalności piłkarzy, co mogłoby się odbić gigantyczną czkawką, bo przekroczenie tej akurat granicy by miało nieprawdopodobne konsekwencje. I cieszę się, że do tego nie doszło. Prawdopodobnie, bo jest część osób, które zapewniają, żebyśmy poczekali na to, co Szymon Jatrzak odpisze, bo nie jest to gość, który strzela kulą w płot. Tak, a Więc. ja chciałem po prostu przeprosić fajni tetrycy do przepraszania. Przepraszam, potwierdzam, że kiedy rozdawano mózgi, stałem po majonezowe maczugi i nie ma dnia, kiedy bym się nie zastanawiał, co by było, gdybym jednak stał po mózg, a nie po majonezowe maczugi, choć wszyscy się zgodzimy, że były majonezowe maczugi bardzo dobre. Chciałbym przeczytać wpis Sebastiana Janusa, naszego redakcyjnego kolegi z gol.pl, sympatyka Wisły Kraków. Na Twitterze możecie go znaleźć pod kątem Bastek1812. Wszystkich nas sytuacja z dzisiaj czegoś uczy. Przede wszystkim błagam, przestańmy łączyć działania ludzi z konkretnymi klubami, jeśli nie są one głównym podłożem jakichś wydarzeń. W ciągu kilku godzin przeczytaliśmy, że Wisła powinna zostać zdegradowana, powinna zostać ukarana finansowo, powinno jej się odjąć punkty, powinna opłacić w puszczy transfer nowego bramkarza i płacić wynagrodzenie Komarowi do czasu jego wyzdrowienia. Po wszystkim okazuje się, że goście pobili się o laskę. Jeden z tych gości mógł być kibicem Wisły, mógł być kimkolwiek innym.
Ale jakie to ma znaczenie w momencie, gdy motywem wcale nie są barwy klubowe, mecz barażowy itd. Nie zweryfikowałem informacji Jadczaka, mnóstwo innych ludzi tego nie zrobiło. To błąd, za który trzeba przeprosić i więcej go nie powielać. W tym wszystkim umknęło to, co najważniejsze, Puszcza ma problem, bo traci premierszego bramkarza, który na skutek bójki ma złamany kciuk i nie zagra do końca rundy. Gdyby takie info pojawiło się jako pierwsze, a kolejne szczegóły dopiero po ich potwierdzeniu, wszystko super. Tak. Dobrze, ładnie. Widzę, że przydaje się Twitter Blue. Ja go nie mam, więc bym nie mógł napisać takiego elaboratu. To było 5 wpisów, spokojnie. A, można napisać 5 wpisów nitkę. Myślałem, że to Twitter Blue. Ja bym w trudnej sytuacji sam siebie postawiłem i to jest dla mnie nauczka na przyszłość, bo gdybym zabrał głos konkretnie w tej sprawie, że i odniósł się totalnie do tego, co się wydarzyło na tym festynie, no to nie miałbym żadnych problemów z tym, żeby przeprosić, tak jak zresztą wielu kolegów po fachu. Szymon Jadczak zapracował sobie na to, że ma reputację gościa, który ma sprawdzone informacje, zwłaszcza jeśli chodzi o Kraków, w którym zresztą sami Wiślacy ostatnio się powoływali na niego w temacie turnieju kibiców pod Tarnowem i udowadniali, że to właśnie Szymon Jadczak ma lepsze informacje niż część innych osób, które podawały inne wersje zdarzeń, więc po prostu wtedy przeprosił za to i tyle. Tutaj miałem pewne opory, ponieważ no, to, że to akurat nie jest odpowiedzialność tej konkretnej grupy kibiców, która mnie żenuje już od dłuższego czasu, no to nie znaczy, że zmieniam totalnie o nich zdanie, więc dlatego miałem opory. Natomiast w bazowym twecie napisałem Wiślacy, za to przeprosiłem, przepraszam raz jeszcze, bo przeprosić jest zawsze warto i posypać głowę popiołem. No i tyle. Natomiast cała sprawa jest o tyle jakby interesująca dla mnie też, że dość często takie wnioski są wysnuwane w momencie pierwszych tych publikacji. To, o czym wspomniałeś, ja tutaj akurat mam czyste sumienie, że nie apelowałem o to, żeby Wisła została wyrzucona z ligi, bo nawet gdyby zakładać, że to faktycznie któryś z kibiców Wisły i że motyw był faktycznie kibicowski, no to trudno byłoby wyciągać konsekwencje wobec klubu, biorąc pod uwagę, że mogą wtedy wystąpić operacje typu false flag po to, żeby jakiś klub karnie zdegradować, czy jakieś inne nieprzyjemności wobec niego spowodować, ale pamiętam sytuację z Lechem w Sarajewie, gdzie kibice Lecha Poznań uczestniczyli w dosyć dużej batalii na ulicach miasta i część osób w nocy zdążyła się oburzyć, że o, wszędzie, gdzie pojadą ci Polacy, to są problemy, no ale Lechici zostali tak naprawdę napadnięci przez kibiców z Sarajewa i po prostu się skutecznie obronili. Ja wtedy pamiętam, że byłem dosyć mocno oburzony, że jak zwykle, jak tylko jest gdzieś bójka, to zawsze są winni Polacy. No i sam trochę zachowałem się w ten sposób, że Wiślacy mają taką renomę, jaką mają, więc to na pewno też można im przypisać, a faktycznie tak się dziać nie powinno. Ja w ramach przeprosin nie założyłem dzisiaj czarnej koszulki, bo na nią nie zasłużyłem. Mam RKS Hówdu po prostu, który dzisiaj symbolizuje. Ja jestem w nieustannych trzecioligowych barażach z życiem. To jest akurat fajne, bo czytałem wczoraj część zarzutów i no podejrzewam, że pewnie byłbyś ze mną w tej drużynie, że tak. No macie rację, tak. O, z ciebie to jest dupa, nie dziennikarz. No generalnie tak. Kuba, zawsze jestem z tobą w drużynie. To nie jest nieprawda. To nie jest jakieś oskarżenie bez podstaw. Że jestem nawet jak się z tobą nie zgadzam, jak były pewne sprawy pisuarów na Widzewie, to staram się rozumieć twój punkt widzenia, więc jestem zawsze z tobą w drużynie w tej sytuacji dzisiejszej. Również Bryku pyta, znaczy mówi, Jadczak powinien teraz opublikować czołówkę Renegata, żeby jakoś ratować sytuację. To prawda. Myślę, że Szymon też ma dzisiaj ciężką sytuację i Szymonie, pamiętaj, że Renegat zawsze działa i to wystarczy. Natomiast no, myślę, że wystarczy, że będziemy się tutaj za siebie przepraszać, tłumaczyć. Szymon myślę, że ma swój głos. Być tak. Może coś będzie dokładał do tej sprawy, trudno mi powiedzieć. Także i czy zaprosimy, oczywiście Szymon zawsze, jeśli będzie chciał, to zaprosimy go, był u nas na kanale, także jak najbardziej. Jedna rzecz, zawsze go zaprosimy znowu. Pod wieloma rzeczami się podpisywałem, jak z tym, że dupa nie dziennikarz, czy że zero rzetelności, inne takie zarzuty, które są w pełni prawdziwe wobec mnie, ale dziwiło mnie, że no narobiliście się klików na Wiśle.
nie pisałem nic o Wiśle Kraków tak naprawdę. Dosyć dużo osób też miało zarzut, że Wyzw weszło, to nigdy się nie nauczy się. No, też nie pracuję dla Weszło już od 2 lat. No i widać było, że parę osób odwiedziło mnie po dość długiej przerwie, żeby ze mną porozmawiać na temat mojego kunsztu dziennikarskiego, czy też braku kunsztu dziennikarskiego, więc no, całkiem interesujący dzień, tak mówię, określił. Zwłaszcza, że wczoraj to w ogóle tyle się działo, bo miałem naprawdę od rana do nocy latanie po mieście i tylko przy lataniu po mieście otwierałem powiadomienia i widziałem, że tam coraz mocniej puchnie. Ja chcę tylko powiedzieć, że chciałbym poznać wersję Szymona, jak to się stało, że akurat ten artykuł powstał, bo też to nie jest tak, że jeśli tutaj faktycznie się pomylił, to przekreśla całą pracę, którą wykonał na przykład osoby, które, nie wiem, śledzą tylko piłeczkę. No, myślę, że są świadomi, że Szymon też wiele kwestii politycznych, takich obiektywnie bardzo ważnych, prześwietlał i tym podobne kwestie. Więc dlaczego to się potoczyło w tę stronę? Jestem ciekaw. Ty chyba podczas naszego wywiadu z Szymonem pytałeś go, czy czasem nie ma w sobie takiego pistoletu, tak, że czy nie wystrzela za szybko. Z tego co pamiętam, było takie pytanie, chyba nawet zadane z czatu, ale to naprawdę zostawmy Szymonowi. Tak, z tego co pamiętam, to Szymon chyba mówił też wtedy, że faktycznie Twitter czasem, na Twitterze czasem pozwala sobie na napisanie czegoś więcej niż w artykułach i że w artykułach tam każde zdanie jest pieczołowicie dopracowane. No ciekawe, ja tutaj też nie chcę rozsądzać, bo wydaje mi się, że Szymon nie było tak, że porozmawiał tylko z Kevinem Komarem, bo teraz to właśnie chyba Kevin Komar ma najwięcej do powiedzenia całej Polsce. Zresztą chyba wczoraj Puszcza jeszcze drugie oświadczenie w końcu wypuściła, że Kevin Komar podtrzymuje swoją wersję zdarzeń i że Puszcza mu wierzy, że zapewnia mu opiekę prawną, medyczną i tak dalej i będziemy dalej obserwować, co się wydarzy. Natomiast no, taką dosyć... Może streśnę, Kuba, co się w ogóle wydarzyło, bo nie wszyscy mogli wczoraj siedzieć cały dzień na Twitterze i śledzić, co się stało. Czy no właśnie, do tego trochę zmierzam, bo chciałem powitać w Uniwersum Polskiej Piłki panią Emilię Kamińską, której się nie spodziewałem powitać w Uniwersum Polskiej Piłki. Ja dosyć tak mocno śledzę też Twitter polityczny, staram się tam zaglądać co jakiś czas, nie tylko na Mariana Baczala, który jest oczywiście absolutnym szefem Twittera politycznego. Jak chcesz wejść na Twitter polityczny, to Marian Baczal sprawdza, czy jesteś godny tej funkcji. Ale no sprawdzam. No i Emilia Kamińska jest bardzo popularna w niektórych kręgach jako człowiek, który demaskuje pewne postaci związane najczęściej z partiami innymi niż ta rządząca. I Emilia Kamińska ma na swoim koncie różne rozpisywanie, dosyć szczegółowe, dotyczące zatargów z prawem, tylko z prawem, różnych rzeczy niemoralnych, jeśli chodzi o część polityków. Rozlicza polityków jednej strony, ten zazwyczaj polityków drugiej strony nie rozlicza. I o tym koncie krążą tak naprawdę legendy. Część osób twierdzi, że jest to kontynuacja konta, które kiedyś zajmowało się podobną działalnością, John Bingham, to się nazywało na Twitterze. I ten gość robił to samo co Emilia Kamińska, tylko nazywał się John Bingham, a nie Emilia Kamińska. No i spekulacje są różne. Część osób uważa, że to jest jakieś konto agenta CBA, chyba nawet konkretnie Artura, no nie pamiętam nazwiska, ale no taka krąży wersja wśród tych osób, które głęboko w to wierzą. Część osób uważa, że to po prostu ktoś z bardzo dobrymi informacjami ze świata służb. Jeszcze ktoś kolejny uważa, że to asystent któregoś z polityków, stąd takie informacje. Natomiast no, wszystko to, co powiedziałem, wszystkie te wersje, albo po prostu może to być po prostu fanka, która ma dobry research, czy użytkowniczka Twittera, która ma dobry research, ale nie zawsze chyba z researchu da się na przykład nazwiska poszkodowanych w tej sprawie wyszperać. Więc nie spodziewałem się, że pani Emilia Kamińska zagości u nas, natomiast pani Emilia Kamińska zagościła w Uniwersum Polskiej Piłki, bo rozpisała bardzo, bardzo dokładnie, chyba najdokładniej, to, co miało się wydarzyć na festynie. I według jej informacji, które są w sprzeczności z informacjami Szymona, Kevin Komar miał przylutować gościowi. I to miał być jeszcze na tyle nasypany, że przylutował nie temu gościowi, któremu chciał przylutować. I że gość miał zdrutowaną szczękę. I Kevin Komar najpierw na pogotowiu, chcąc bronić pewnie siebie, bo trudno jest na pogotowiu powiedzieć, że złamałem gościowi szczękę i złamałem sobie przy tym kciuka, jestem 20-letnim bramkarzem klubu Ekstraklasy po meczu.
no to powiedział, że uderzył dłonią w ścianę. Potem według konta Emilia Kamińska miało dojść do powtórnej wizyty na SOR-ze, gdzie już zmieniły się zeznania, gdzie Kevin Komra miał zgonić wszystko na kibiców Wisły i dodać to, że to był kontekst no, sportowy, kibicowski, sportowy. No i że generalnie Kevin Komar chciał w ten sposób odsunąć podejrzenia od siebie i zrzucić winę za złamanie swojego kciuka na kogoś innego. I akurat padło na środowisko, które mu nie przypadło do gustu. Częściowo potwierdza tę wersję pan Strażak, też go serdecznie witamy w Uniwersum, który dla faktów wypowiedział się, że to była taka tam festynowa szarpanina, 3-4 osoby najpierw raz się poszarpali, potem drugi raz się poszarpali, no a potem to się rozeszli. I to niejako by się pokrywało z tym, co Emilia Kamińska zarzuciła, choć jednocześnie konto Emilia Kamińska potwierdza, że policja dostała telefon, że kibice wystają pod domem Kevina Komara, ale kiedy policja przyjechała na miejsce, to już nikogo tam nie było, jak podczas legendarnej libacji na skwerku. No i to jest wersja konta Emilia Kamińska, która stoi w sprzeczności do wersji Szymona Jadczaka. Szymon napisał, że tutaj jakby najważniejszy jest ten kontekst kibicowski, że to właśnie Kevin Komar oberwał za to, że Wiśle no, dwie asysty zaliczył w meczu barażowym między innymi, a pewnie na festynie od słowa do słowa zostało to zamienione w bijatykę. Nie wiem, czy czegoś pominąłem, bo też czytałeś wersję i Emilii Kamińskiej, czytałeś wersję Szymona. Nie. Niczego nie pominę. No to dobrze. No to teraz pozostaje tak. Najważniejsze pytanie. Co Kevin Komar naprawdę zdziałał? I co Kevin Komar naprawdę zrobił w Nowym Wiśniczu? I Nowy Wiśnicz to jest... Nowy Wiśnicz, dobrze mówię? Chyba tak. Bo to jest jeszcze też kolejna mina, bo można pomylić nazwę miejscowości, ale chyba nie. Nowy Wiśnicz, 50 km chyba od Krakowa. Wiśnicz Mały chyba. Wiśnicz Mały. No to, no to trudno. No, no może to być też nowy Wiśnicz Mały. No i w Wiśniczu Małym na festynie, co się tak naprawdę wydarzyło, bo w tej pierwszej wersji historii Kevin Komara miał tylko niewinnie przyjechać po teściową na ten festyn. Natomiast kiedy strażacy mówią, że rzecz działa się o północy, no to zapala się tutaj lampka, czy na pewno to jest tylko podjechanie po teściową, skoro o północy dochodzi do takich scen i to dwukrotnie, że najpierw jest jakaś jedna bijatyka, potem jest druga bijatyka. Trudne to było, żeby to streścić. Mam nadzieję, że nic tutaj, jeśli chodzi o postać Emilii Kamińskiej, nie przeinaczyłem, bo nie chciałbym zostać zweryfikowany przez Emilię Kamińską. Nie wiem, kto to tak naprawdę jest wciąż, więc to też jest ten problem. No trochę tak. Natomiast no, tutaj też dochodzi ten aspekt, który wystąpił przy Szymonie, że jeśli ktoś regularnie ma całkiem trafne info ze świata służb, no to... Tylko wiesz, przed chwilą też to, że ktoś ma często bardzo trafne informacje, nie znaczy, że będzie miał ich zawsze. To są te wątpliwości. Tak, to są te wątpliwości, dlatego tytułem dzisiejszego poranka nie jest Kevin Komar 100 lat łagru za kłamanie, tylko Kevin Komar Wisła repasaże. To jest dosyć specyficzna w ogóle sytuacja, że akurat w Wiśniczu Małym, akurat w takim momencie, akurat w chwili, kiedy no, Wisła Kraków przeżywa pewien kryzys w pierwszej lidze, dochodzi akurat do tego z udziałem akurat tego konkretnego bramkarza, który zaliczył dwie asysty w meczu barażowym, kiedy Puszcza kompletnie niespodziewanie pokonała Wisłę. Więc no, ktoś gra z nami w pokera. Los gra z nami w pokera. O. I tak to wygląda, jeśli chodzi o Kevina Komara i tak dalej. A, widzę, że tutaj dyskutujecie z Mateuszem. Dobra. Bo zaczęły mi się wyświetlać różne dziwne komunikaty. Mówię, co jest grane? Czy już tutaj też muszę przeprosić za to, że coś zepsułem? Ale nie. To nie były przeprosiny. Dobra. No to tyle w kwestii wersji. Wsiedziłeś czat? Masz coś z czatu? Powiedz przede wszystkim, jak potraktować postać Kevina Komara w tym momencie? No i właśnie, no to są dwa różni Kevinowie Komarowie. Jest Kevin Komar w historii Szymona Jadczaka, który padł ofiarą
zaliczenia 2 asyst w meczu barażowym, co jest nietypowe jak na bramkarza. Bardzo nietypowe jak na bramkarza, zwłaszcza jak na bramkarza Puszczy Niepomice. I nad tym Kevinem Kołarem należałoby załamać ręce i powiedzieć: oj, biedny Kevin, strasznie. Nawet jeśli sprawa nie miała podłoża kibicowskiego, no to i tak niczym miłym nie jest wyłapanie w zęby na festynie. Natomiast faktycznie opis obrażeń sugeruje, że to nie do końca mogło być wyłapanie w łeb na festynie, bo doszło do złamania kciuka. A raczej rzadko się ciosy wyprowadza w kciuk. Tak przynajmniej ja nigdy się nie biłem w takim wymiarze, nawet festynowym, więc nie udzielę tutaj 100% informacji, ale wydaje mi się, że podczas bójek raczej napastnik nie celuje w kciuk rywala. Raczej kciuk można uszkodzić, kiedy samemu się wyprowadza ciosy, tak mi się wydaje. Taką mam roboczą wersję zdarzeń. No i wersja Kevin Komar, drugi Kevin Komar. Kevin Komar z historii opowiedzianej przez Emilię Kamińską jawi się jako postać dosyć negatywna, bo jawi się jako postać, która najpierw szumi na festynie, potem łamie komuś szczękę i sobie palca przy okazji, a potem wymyśla niestworzone historie po to, żeby usprawiedliwić swoją pauzę prawdopodobnie do końca rundy. I jeśli ta wersja by się potwierdziła, no to Kevin Komar raczej nie zostanie już idolem tłumów. I myślę, że nawet jeśli Wisła Kraków poszukiwałaby młodzieżowca do bramki, to nie spojrzałaby w jego kierunku, choć to bramkarz z Ekstraklasy, a Wisła gra w pierwszej lidze. Więc to są właśnie dość duże problemy z interpretacją czegokolwiek, jeśli chodzi o tę opcję, bo mamy dwie kompletnie przeciwstawne. Jeszcze żeby tu były jakieś takie punkty styczne, które się w miarę pokrywają, że okej, doszło do pobicia, ale nikt nie wiedział, że to jest bramkarz. Okej, doszło do kłótni o babę, bo to też często jest używane w takich momentach. No to można by było jakoś snuć domysły. Ale tutaj mamy jedną historię, w której Kevin Komar jednoznacznie jest ofiarą agresji, i to agresji, która potem się przedłuża jeszcze na szpital, gdzie mu grożą, a potem jeszcze się przedłuża na czas pod domem, gdzie też mu grożą. A w tej drugiej historii jest tak naprawdę prowodyrem całej afery i gościem, który bardzo nieprzyjemnie nas myślał. I trudno jest zabrać teraz głos, bo skoro nie do końca zdaje się, że nie do końca możemy ufać temu, co napisał Szymon Jadczak, to zdaje się, że też może warto byłoby zachować pewne opory przy wierze w rozpiskę Emilii Kamińskiej. Zwłaszcza, że Emilia Kamińska jest tylko człowiekiem podpiętym do świata służb, znaczy czerpiącym informacje ze świata służb i może się mylić. Nie jest to wykluczone, że się myli. Myślę, że Kevin Komar nie polubiłby się z Kevinem Komarem. Te dwa Keviny Komary to bardzo dwie... To jest jak, nie wiem czy pamiętasz, ale w Przyjaciołach... Joey grał postać neurochirurga Drake'a Ramoreya. Po czasie okazało się, że ten neurochirurg ma złego brata bliźniaka. I to jest trochę ta historia sitcomu, gdzie po prostu jesteś dobry, ale jest też twój zły brat bliźniak. Także Kevin Komar absolutnie jest taką postacią. No fakt też dotarł do takich dosyć istotnych wypowiedzi, czyli witamy Pana strażaka z Wiśnicza i tam to też można zacytować, prawda, opowiadając trochę o tym wszystkim. No tak, tak jak mówiłem, pan strażak potwierdzał, że to były dwie szarpaniny takie, no są chłopy, to tu pewnie któryś się napił i się wzięli za fraki. Mogę przeczytać ewentualnie, jak chcesz. Dobrze, to przeczytaj, to będzie wprost. Fakt. Prezes Piotr Put udziela wypowiedzi. Materiał chyba Piotra Dobrowolskiego. Było około północy. Zobaczyliśmy, że pomiędzy grupką chłopaków doszło do przepychanki. Interweniowaliśmy. Z jednej strony był ten Kevin Komar. Później dowiedzieliśmy się, że to bramkarz klubu z Ekstraklasy. Z drugiej trzech, może czterech chłopaków. A raczej chłopaczków. To nie były żadne karki i na pewno napastników nie było 20 czy 30, jak podają media. Kiedy chcieliśmy wezwać policję, zaatakowany poinformował nas, że nic się nie dzieje, że to jego koledzy, że tak sobie żartują, po czym takim nie pozostało nam nic innego, jak wrócić do swoich obowiązków. Nie mam pojęcia, czy to kibice i jakiego klubu, ale agresorów na pewno zna dziewczyna poszkodowanego, która pochodzi z Wiśnicza Małego. Po dłuższej chwili zobaczyliśmy, że znów się szarpią, doszło do bijatyki, rozdzieliliśmy zwaśnione strony,
rozgoniliśmy tamtych, a tego chłopaka, bramkarza, wyprowadziliśmy w bezpieczne miejsce. No, dla mnie też istotne tutaj jest, wiesz, że no, Komar sam nie zgłosił żadnego zawiadomienia ani niczego, więc to naprawdę sprawa mocno prywatna, skoro on sam nie miał jakiegoś takiego poczucia, że musi tutaj szczególnie interweniować, natomiast no, to wybuchło. Tak. Mhm. No, z drugiej strony będzie, znaczy nie wiem, tak przypuszczam, że może się tłumaczyć, że już wtedy się bał o konsekwencje ewentualnego zgłoszenia wszystkiego na policję. Natomiast to jest na pewno duży znak zapytania. Podoba mi się komentarze dotyczące tego, co się dzieje na festynach. Tak. The Wojtek 26. Festyn w małopolskich wsiach to takie wiejskie UFC. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, nie byłem, także nie wiem. Kevin Komar, welcome to Fame MMA, nienazwany. Jest to faktycznie jakaś ścieżka kariery, jeśli by się okazało, że faktycznie Kevin Komar wszystko nazmyślał po to, żeby usprawiedliwić swoje nieodpowiedzialne zachowanie, bo nieodpowiedzialnym jest łamanie sobie kciuka na czyjeś szczęce na wiejskim festynie o północy w dniu po meczu Ekstraklasy, bo to faktycznie, tutaj ktoś zresztą na czacie już teraz nie dotrę do Nika, zasugerował, że jeśli by się okazało, że to Kevin Komar się zaszumiał i złamał sobie kciuka, to czy to puszcza nie powinna wyciągnąć wobec niego konsekwencji? Że dokładnie sobie, tak, w tym momencie tak. Swoim brakiem odpowiedzialności załatwił, bo to wczoraj było podnoszone zresztą, że po pierwsze to jest faktycznie sportowy ubytek, bo Kevin Komar jest mocnym punktem puszczenia pomice, ale po drugie też ubytek, jeśli chodzi o Pro Junior System. I jeśli by się okazało, że przez awanturę na festynie w Wiśniczu Małym Kevin Komar z własnej winy załatwił puszczenie pomice, spadek oraz konieczność zapłaty kary z tytułu Pro Junior System, nie Pro Junior System, limitu młodzieżowca, przepraszam, zawsze mi się mylą te pojęcia, nie wyrobił limitu z tytułu tego limitu młodzieżowca, no to byłoby słabo i Kevin Komar mógłby się wtedy poczuć winny, dość dużym stratą, ale jest dalej, Szwed 1-2-3-4, Kevin Komar i Kevin Komarenko. I dalej w tym kierunku idziemy, czyli Mister Komar i doktor Komar. I to jest propozycja od Szymona. I jest jeszcze jedna propozycja od Garfield IRL, ksiądz Komar i Kevin Soplica. I to faktycznie są ci dwaj Komarowie z tych dwóch różnych wersji. Ja też mam trzy komentarze. Kuktacz, co się dzieje w każdym Wiśniczu, nie zostaje w żadnym Wiśniczu. Inamina, mój ojciec na zabawie pod Jasłem dostał bagnetem w plecy. I hrabia zło, nigdy nie pytaj kobiety o jej wiek, faceta o zarobki, Kevina Komara, co robił na festynie w Wiśniczu Małym. Poda mi się Marcin Palion, kciuk w górę dla Kevina Komara. Tak jest. To są te żarciki z kontuzji pana bramkarza. Ja czuję się w ogóle pokrzywdzony bardzo, bo jeszcze wtedy to się wszystko dzieje po meczu z ŁKS-em, gdzie Kevin Komar grał i ŁKS przegrał, wziął i przegrał w Krakowie z Puszczą, a już pomijam i na czacie też to wybrzmiało na początku, od człowieka, który też wczoraj prawdopodobnie o 12 wyłączył internet, czy Kuba znowu będzie bronił tych kibolskich bandytów, bo zanim napisałem, że moim zdaniem środowisko części kibiców Wisły zmierza w złym kierunku, to też byłem oznaczany wielokrotnie w Twitterach. I co teraz z tymi twoimi obrońcami ojczyzny? Więc i tak źle, i tak niedobrze. Nie ma dobrego wyjścia z sytuacji, bo to w życie. Tak to po prostu jest w życiu, że niestety, ale czasem trzeba zebrać oklep. Jeśli chodzi o wpisy pani Kowalskiej, Emilii Kowalskiej, ktokolwiek się ukrywa za tym... Kamińskiej. Podoba mi się ten rzeczywiście skala szczegółowości. Kevin Komar w trakcie festynu Spotkali się, w ogóle jakie ładne określenie, prawda? Spotkali się. Czy to jest nawiązanie do tego, że spotykają się czasami kibice w różnych okolicznościach grzybobrania, tak? To jest w tomy kibice? Spotkali się? Tak. To jest nawiązanie do tego, piękne. W trakcie festynu zorganizowanego przez OSP w Wiśniczu spotkali się Kevin Komar, bramkarz klubu Puszcza Niepołomice, Franciszek T., były chłopak obecnej dziewczyny Kevina Komara, Dominik W., kolega Franciszka. Młodzi chłopcy, alkohol i konflikt. O dziewczyny, co się stało? No także... Młodzi chłopcy, alkohol i konflikt o dziewczyny. Chociaż tutaj trzeba przyznać, że pan strażak powiedział, że nie wyczuł od Kevina Komara alkoholu. A Kevin Komar miał przejechać samochodem potasią, więc też trzeba pamiętać, że to by jeszcze bardziej tutaj stawiało pod znakiem zapytania aktywność pana bramkarza, jeśli by się okazało, że w
całą sprawę był jeszcze zamieszany C2H5OH. No bo to już wtedy robi się dopiero problem dosyć duży. No, dobrze, że przywołałeś tutaj te tweety, no bo to faktycznie po pierwsze uwiarygadnia trochę konto Emilii Kamińskiej, a po drugie no dość jasno daje nam trop, że istotnie zdaje się, że ze służbami różnymi jest to konto dość dobrze zaznajomione, no bo do tej pory nikt nie powiedział, że to chodzi o Franciszka T. i Dominika W. Ale mamy naprawdę dużo insiderów. Joker, który wciska nam szpilki od samego początku. Drogi Jokerze, bardzo słusznie. Zawsze warto to zrobić, dzisiaj tym bardziej warto, więc zgadzamy się z nimi. Joker, o północy dodajmy, przyjechał po teściową. Naprawdę chciałbym poznać, myślę, że powinien powstać serial wokół tego, co się zdarzyło na festynie w Nowym Wiśniczu, żebyśmy, albo cała książka, po prostu wyczerpujące dziennikarsko śledztwo, o której, czym przyjechał Kevin Komar, w jakie spodnie był ubrany, bo ten temat spodni Kevina Komara jeszcze nad ranem był dosyć aktywny i żywy. Na perfumowania, pamiętajmy o stopie na perfumowania. I masz spodnie i przyjeżdżasz na festyn, to się nie dziw, natomiast no, później działy się rzeczy, które podkreślały to. Jaki perfum, pytam. Adam, o Joker, na Komarku przyjechał. No. A Maciej tak. Marszałek już prostuje, już znowu. Nie po teściową, ale po matkę swojej dziewczyny. A widzisz, no właśnie, to trzeba wszystko ustalić, dopóki tego wszystkiego nie ustalimy. Czy przyjechał po teściową, czy po matkę swojej dziewczyny, bo matka dziewczyny to jeszcze nie teściowa. Zapominaj, ale jak to jest? A może to świekra? A kiedy jest świekra? Ja muszę sprawdzić. Ja nawet nie znam tego słowa, także musisz ty przejąć tę pałeczkę, jeśli chodzi o świekrę. Dalej, Krucji 420 przejechał w spodniach Kazimierza Grenia. Synowa patrzyła z podziwem na swoją świekrę. Matka męża to jest świekra. A, świekra, no dobra, okej. Okay. Chciałbym, żeby w tej historii pojawiła się świekra. To jest dla mnie niezwykle, niezwykle istotne. Jeszcze podoba mi się, bo Filip Eł chyba napisał ładnie o panu strażaku. Strażak, świetny obserwator. Widział cały przebieg wydarzenia dokładnie i jeszcze alkomat w węchu jak Gonzalo Feo. Pamiętajmy, że mnie nie przekonują te testy alkoholowe, bo to można wszystko sfałszować. A węch to jest niezawodny pod tym kątem. Tak, rzeczywiście jest ta wypowiedź. Miał też zaczerwienienia na twarzy. Na ubraniu nie było żadnych śladów krwi. Od poszkodowanego nie było też czuć alkoholu. Jakby sprawa badania, to czy ktoś spożywał alkohol na węch, no myślę, że zaczyna się od pewnego promila. Tak? Dosyć zauważalnego. Rzeczywiście to nie jest taki uniwersalny alkomat, który sprawdzi wszystko, ale informacja jak zawsze cenna. Tak. No to co? Nie wiem, czy jeszcze coś więcej możemy w samej istocie tego, co się zdarzyło, powiedzieć. No bo jeśli chodzi o reality check na czas wtorek, 9.03, no to sytuacja wygląda tak. I trzeba chyba iść od góry. Wisła Kraków stanowczo, i tutaj trzeba słowa pochwały dla klubu Wisła Kraków, bo Wisła Kraków bardzo szybko zareagowała, nie czekała na żadne ustalenia, tylko stanowczo potępiła jakąkolwiek przemoc i było to oświadczenie, jakiego momentami pewnie ze strony Wisły mogło brakować niektórym po prostu. Więc Wisła zareagowała bardzo szybko, natomiast słowami Jarosława Królewskiego też już bliżej wieczora, kiedy pojawiły się między innymi oświadczenia małopolskiej policji, ale też nie ukrywajmy, no jednak bardzo szczegółowa relacja Emilii Kamińskiej. Jarosław Królewski powiedział, że tak, potępiają każdą przemoc i będą z tym zawsze walczyć, natomiast też potępiają nagonkę, jaka dotyczyła ich klubu, w wyniku której klub został pokrzywdzony stratami wizerunkowymi. Tutaj zresztą słusznie niektórzy podnoszą, że skoro pisze o tym Marka i BBC, no to niedobrze dla Wisły Kraków, że Marka i BBC piszą takie teksty. No to rzeczywiście, nie wiedziałem, że to aż tak daleko zaszło, kurczę. Bardzo. Myślisz, że będą pisać Marka i BBC te sprostowania? No pewnie nie, bo wiesz, jaką ułomność mają Marka i BBC? Nie śledzą Emilii Kamińskiej na Twitterze, to jest pierwsza ich ułomność, a druga ich ułomność jest taka, że nie mają znajomych z Wiśnicza, którzy by napisali na PW na przykład, co tam się faktycznie wydarzyło. Więc tutaj Jarosław Królewski oczywiście ma w 100% rację, że dość mocno Wisła została pokrzywdzona w wyniku informacji, która okazała się niezweryfikowana.
Natomiast tak jak mówiliśmy już wcześniej, czekamy też na to, co Szymon Jadczak odpowie, bo zazwyczaj jest to gość, który raczej wyjaśnia swoje postępowanie w takich sytuacjach. Więc to jest Wisła Kraków. Wisła Kraków wydaje mi się, że może zejść już ze sceny, jeśli chodzi o tę sprawę, bo nie jest z nią... Szczególnie, że nie było jej na scenie tak naprawdę, można takie odnieść wrażenie. Była aktorem epizodycznym tutaj, choć obrywała najmocniej, to jednak od teraz myślę, że już Wisła Kraków ze sceny schodzi. Pozostają na niej Kevin Komar z Puszczą Niepołomice razem i tutaj stan jest taki, że Puszczę Niepołomice jeszcze przywołam na wszelki wypadek, żebym się tutaj znowu nie skompromitował, bo dzisiaj byłoby to już pewnie ze 115 raz, ale tak, oświadczenie klubu Puszcza Niepołomice zostało opublikowane o 18:29, czyli w momencie, kiedy już w najlepsze hulała ta wersja, no... opisana najdokładniej przez Emilię Kamińską. Tu trochę mnie denerwuje to, że muszę za każdym razem mówić opisane przez Emilię Kamińską. Fajnie brzmiało jakoś tak skrótowo, ale no niestety tak to wygląda. Albo jakby wiadomo było, kto stoi za tym kątem, bo to jest wciąż wiesz. Bo oświadczenia policji są bardzo lakoniczne. Oświadczenia policji tak naprawdę nie za wiele wyjaśniają. A w dodatku też w sumie oświadczenie policji trochę stoi w sprzeczności z tym, co Emilia Kamińska napisała, bo Emilia Kamińska napisała, że tak, było wyzwanie, że kibolem i stoją pod domem, a policja powiedziała, że żadnego wyzwania nie było, więc tutaj też jest kwestia do wyjaśnienia na dalszym etapie tej rozwojowej sprawy. Natomiast wracając do oświadczenia, w związku z informacjami, jakie pojawiają się, będę mógł przeczytać całe, bo Puszcza też nie jest klubem, który by się jakoś bardzo mocno rozpisywał. W związku z informacjami, jakie pojawiają się w mediach, Puszcza informuje, że nasz zawodnik Kevin Komar złożył właściwym organom zawiadomienie w związku z wydarzeniami, do których doszło w miniony weekend, a w ramach którego przedstawił rzeczywisty przebieg wydarzeń. Nasz zawodnik jest otoczony przez nasz klub opieką medyczną i prawną, sprawą zajmuje się policja i prawnicy klubu. Klub nie będzie w żaden sposób odnosił się i komentował domniemanych wersji przebiegu wydarzeń przedstawianych przez poszczególne media. Czyli innymi słowy, Puszcza stoi na stanowisku, że Kevin Komar chyba ich nie okłamał. Generalnie Kuba, jeśli będzie trzeba posypywać głowę popiołem w tej sprawie w jakikolwiek jeszcze inny sposób, jestem na to gotowy. Tak, ale no, taki jest stan gry, jeśli chodzi o Puszczę i Kevina Komara. Dalej, czy mamy jeszcze kogoś, kto powinien zająć stanowisko? Nie, no jeśli chodzi o policję, to tutaj jakby... Ben Lederman. Czy Ben Lederman już się ustosunkował w tej sprawie? Nie. I jestem bardzo rozczarowany. Wydaje mi się, że Ben Lederman stanowczo za rzadko udziela się w kwestii tego typu spraw w polskiej piłce, ale od niego trzeba wymagać. Od niego trzeba wymagać, bo Ben Lederman jako człowiek, który jako jedyny rzetelnie wyjaśnił całą aferę premiową na konferencji prasowej, powinien zasługiwać na to, by podstawiać mu mikrofon za każdym razem, kiedy coś się zmaluje. Powinno tak być, ewidentnie. Jesteś delikatnie uśmiechnięty, więc pewnie coś się wydarzyło na czacie. Marcin Grudziąż, propozycja na tetrycy w drodze. Kuba i Leszek wyperfumowani, nażelowani i w spodniach z dziurami jadą na festyn wiejski w Małopolsce. Myślę, że wbrew temu, co można sądzić, pewnie byśmy się dobrze bawili, tylko wyglądali jak średnio. Wyperfumowani? Nie, nie. Ja rozumiem, nażelowani i spodnie z dziurami. Mam dużo spodni z dziurami, to nawet niespecjalnie robionych. Żel pewnie bym kupił. Ale wyperfumowany? Nie, no, trudno. Trudno, z tymi perfumami najgorzej. Z perfumami najgorzej. Podoba mi się też, tutaj już abstrahując od tego, gdzie leży prawda, że akurat trafiło na Kevina Komara, który ma bardzo wdzięczne nazwisko do różnych artykułów już teraz, a jeszcze ewentualnie w przyszłości, bo to jest i przycięcie Komara, i to jest oczywiście ubicie Komara, i to jest irytacja wywołana Komarami, także jest szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o różne gry słowem, a pamiętajmy, że gry słowem z udziałem nazwisk to jest absolutna sól futbolu. Tak naprawdę w futbolu nie ma wiele więcej ponad grę słów z udziałem nazwisk. Oczywiście. Jeszcze mam taką ciekawostkę. Pobicie przez kibiców przekreśliło jego marzenia o karierze piłkarskiej i transferze do Bayernu Monachium. Po wypadku realizował się jako dziennikarz radiowy. Tropienia afery korupcyjnej w piłkarskim świadku przypłacił kilkutygodniowym porwaniem przez ludzi z PZPN i utratą pamięci. Nie wiem, czy dokładnie tak było, ale to oczywiście Michał Chojnicki, największy talent polskiej piłki, niestety nie udało się.
No, możemy sobie tylko zadać pytanie, gdzie byłby polski futbol, gdyby Chojnickiemu wypaliło? Swoją drogą to jest interesujące, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Znaczy, na pewno nie zwróciłeś uwagi, bo masz normalnie wyłączonego Twittera, jak jakiś człowiek zwykły, taki chodzący po ulicach i żyjący życiem. Ja natomiast nie pozwalam sobie na ten komfort życia życiem i mam zawsze odpalonego Twittera. I była taka mini dyskusja, w którą było zaangażowane kilkanaście kont, bo któryś z aktorów klanu, nie pamiętam już, czy to nie był Ryszard Cyrus, ale nie chcę znowu strzelić klon w pod, więc powiem, który z aktorów klanu powiedział, że klan i generalnie jako serial i aktorzy, jako środowisko tworzące ten serial zrobili bardzo dużo w kwestii wejścia Polski do Unii Europejskiej. Bo że to była trochę kampania informacyjna, trochę takie odsuwanie różnych trosk, bo pamiętajmy, że byli w kraju politycy, którzy bardzo mocno protestowali. Część z nich zresztą niedawno została wciągnięta na listy wyborcze. Więc był problem, byli ludzie nieufni, a klan trochę to zło tak ujarzmiał, trochę tak rozmasowywał te wszystkie. Tak, że tam było tak, że zobaczcie, ale będzie fajnie, teraz będziemy w Unii Europejskiej. Bo klan generalnie dużo takich społecznych problemów poruszał. W takiej wersji light. Na przykład pobicie przez piłkarzy Michała Chojnickiego. Przepraszam, pobicie przez Kiboli. Michała Bardzo szybko. Ale ciekawe widzisz, że klan oswajał różne tematy z tego, co mówisz. Ale pseudo kibice to wiadomo, że pobili piłkarza. O, jest taki. Igor Niewiadomski. Ryszard to postać, którą grał Piotr Cyrwus. Dobrze, przepraszam Piotra Cyrwusa, że nawet... O wejściu do Unii mówił Tomasz Stockinger, czyli doktor Lubicz. Tak jest, doktor Lubicz, który też był postacią zasłużoną. No i było, że ten klan tak zrobił robotę tutaj. I część osób powiedziała, no tutaj to chyba trochę wyżej sracie niż dupę macie. No, ja, nie no, do Unii Europejskiej to chcieliśmy wejść, bo jesteśmy odpowiedzialnym i bardzo świadomym społeczeństwem. A wy tu sobie przypisujecie swoje zasługi. Natomiast była też druga grupa osób, która mówiła, że halo, halo, pamiętajmy, że to był rok 2003-2004, ten okres debaty w tym temacie i to nie było tak, że wchodziłeś na Twittera, czytałeś, co pisze Emilia Kamińska i już wiedziałeś, co masz myśleć. Tylko to był czas, kiedy tak naprawdę z klanu się dowiadywałeś, że co, pobili Chojnickiego? To spadnie z nimi teraz ta drużyna, w której gra Chojnicki. To teraz będzie ciężko, to trzeba przełączyć teraz na Kanal Plus szybko kodowany i zobaczyć, jak oni sobie radzą z Chojnickim punktowanym. I ja tutaj nie zabieram głosu, bo wiem, jak potężną siłą są seriale, a są przepotężną siłą seriale, więc ostrożnie się przyglądałem tej dyskusji i zrobiłem to, czego zabrakłem wczoraj, czyli nie zabierałem głosu i czekałem sobie spokojnie, aż dyskusja przeminie na Twitterze. Jeszcze Szymon prostuje, że z Telegazety jeszcze się czerpała rzeczywistość. Ostatnio w ogóle Telegazetę odpaliłem. Coś tak się wczytałeś mocno? Nie, bo rzeczywiście są też komentarze, że Michał Chojnicki szedł do Werderu, ja też to tak pamiętam. Nie do Bayernu, ale do Werderu Brema. No to w Werderze to nie wiem, czy to byłoby takie zbawienie dla polskiej reprezentacji. Ale wiesz, ciekawa sprawa też ta druga, że został porwany w momencie rozwikływania sprawy afery korupcyjnej w polskiej piłce, bo wszyscy wiemy, że został pobity, nie trafił do Bundesligi, ale że został porwany, to nie pamiętałem tego. A on, jeśli dobrze pamiętam, to potem został tak drastycznie pobity, że aż zmienił się aktor, który wykonywał jego rolę, dobrze pamiętam? Czy to zmienił się aktor po prostu? Od tak. To był ten sam aktor, tylko po prostu bardzo umiał inaczej wyglądać. Był świetnym aktorem. Jan Wieczorkowski potrafił zmienić to, jak wygląda nawet. Inaczej się uczesał. Inaczej się uczesał i tak. Wszyscy, że o, to wyglądasz zupełnie inaczej. W tym starym uczesaniu to wiedzieliście, że jesteś... To był wciąż ten sam aktor. Jan Wieczorkowski, świetny aktor. Inaczej się uczesał i już wyglądał jak ktoś zupełnie inny. Jan Staruchowicz, Wierzchowski w Werderze nie był zupełnie reprezentacji, więc Michał Chojnicki też by nie był. No tak, jest to bardzo możliwe. Kontrowersyjna opinia zarazem, bo wciąż żyjemy w takiej mitologii, że Michał Chojnicki zbawiłby jednak polską piłkę. Przepraszam, zaśmiałem się tak na głos, bo Łukasz napisał, że Stockinger walczył o pole position ze Szturem i Kozidrak. Nie pamiętałem o tym zdarzeniu w życiu doktora Lubicza. Ale no, jeśli do takiego faktycznie doszło, no to niedobrze. Jeszcze był ten jakby zwrot akcji, że pan Stockinger był wtedy na plakatach, że tam nie jedź po alkoholu i jedź wolniej, coś takiego, tak? To był ten.
Od razu mi się przypomina ten screen z meczu gwiazd, gdzie był Diego Maradona w koszulce Say No to Drugs i Michel Platini coś tam antykorupcyjne. Nie wiem, czy to był fotomontaż, czy nie, ale bardzo mi się to... My moglibyśmy być na takich plakatach. Don't say stupid things. Tak, zdecydowanie. Doktor Rubisz był nasypany w sztok, Filip E. pisze. A odnośnie tego, to w ogóle nie wiem, czy zwróciłeś uwagę i drodzy widzowie, ale Michel Platini jest niewinny. I Michel Platini jest niewinny, bo go wybroniła kancelaria pana Isenegera. O. Niedawno dotarłem do tych... No mówię, to jest duża postać naprawdę, pan Isenegger. No kurde, wele, no przecież Michela Platiniego, zwłaszcza, że nie zapominajmy, Michel Platini istniał całe swoje życie tylko po to, żeby Melodroma napisał o nim pastę. Tylko po to, nie było żadnej innej, te wszystkie piłkarskie rzeczy, te gole, asysty, te tam wszystkie działaczowane rzeczy... To wszystko było tylko po to, żeby Melodroma napisał o nim pastę o tym, że Michel Platini kochał to swoje szalone życie. Nie wyrecytuję jej z pamięci, ale naprawdę to był kawał dobrej literatury, to co napisał Melodroma. Swoją drogą ciekawe, co tam u niego. Ciekawe. 9:15. Musimy przejść do jakiegoś innego tematu chyba. Mam dla ciebie taką szybką ciekawostkę, Kuba. Obrońca Chojniczanki. Adrias Edmundson znalazł się w ostatecznej kadrze Wyspowczych na meczu eliminacji do Mistrzostw Europy z Polską i Mołdawią. I przyznaj, pan Edmundson z drugoligowej Chojniczanki strzeli nam bramkę. To się musi ułożyć w ten sposób. Ja nie widzę inaczej. Futbolowi bogowie już to szyją. Już to szyją. Słuchajcie, to, że Polacy po prostu przegrali albo stracili punkty z Wyspami Owczymi, to by było ciekawe, ale... Znajdźmy jakiegoś piłkarza powiązanego z polską piłką. To z Wyspowczych, ale z polską piłką. To było dużo śmieszniejsze. Ja nie wierzę, że ten piłkarz 3 dni temu jeszcze był w Chojniczance. Uważam, że futbolowi bogowie go podłożyli na czas powołań. Ja nie wierzę, że on był w Chojniczance wcześniej. Ja też się o to martwię, zwłaszcza, że zawsze, kurczę, zaczynam w ogóle podejrzewać, że jednak świat kręci się wokół mnie. Tak, no, czuję się momentami jak w Truman Show, absolutnie, bo to jest Chojniczanka. A Chojniczanka niedawno grała z rezerwami UKS-u. Ja byłem na tym meczu. Byłem na tym meczu. I byłem i widziałem, jak Chojniczanka prowadziła 2-1 i grała z przewagą jednego zawodnika. Jest spadkowiczem z pierwszej ligi. I przegrała 2-3. I to w momencie, kiedy w rezerwach UKS-u biegał po murawie Nelson Balongo. I co więcej, była taka mini-aferka wokół tego meczu, bo UKS strzelił gola na 3-2 w końcóweczce. Cała drużyna tam na kolana dziękuję niebiosom za taki plot twist, że wyszli z 1-2 do 3-2 grając o jednego mniej, a Nelson Balongo truchcikiem pyk, jakby w ogóle nic na niego nie działało. Myślę, kurczę, ten Nelson to trochę jakiś dziwny się zrobił, że on się nawet nie cieszy z gola w doliczonym czasie gry na 3-2, w momencie, kiedy graje się jednego piłkarza mniej. Że... On jak Łukasz Gikiewicz, nie będzie się cieszył po bramkach w czwartej lidze, tak samo Nelson, wiesz, no jednak przeszłość w Villarrealu robi swoje. Za niski Prawda. Poziom, żeby się cieszyć. No i jeśli mówisz mi, że w tamtej Chojniczance, a dość uważnie przypatrywałem się ich grze, gra jakiś zawodnik, który za chwilę pogrąży reprezentację Polski, no to trudno jest nie uwierzyć w to, że jestem absolutnym pępkiem świata. Podobnie jak zresztą ci wszyscy kibice UKS-u, którzy na tym meczu byli. Generalnie byłem na 2 meczach już rezerw w tym sezonie UKS-u drugiego i na 1 meczu UKS-u trzeciego. I to jest dobre remedium na Ekstraklasę, naprawdę. Jak sobie patrzysz tak, o no, znowu nas Kevin Komar ze swoją puszczą usiekli, ale smutno mi teraz po tym, jak UKS przegrał. No, idziesz dzień później na rezerwy, a rezerwy tak, piłeczka chodzi, pyk, 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 pyk. Bo teraz w weekend przyjechał KKS Kalisz. Wiem. Znasz na pewno, KKS Kalisz, to ten klub taki, co nie ma żadnego związku z menedżerem Jarosławem Kołakowskim. Bo przecież menedżerowie nie mogą mieć związku z klubami, według zasad PZPN. Więc KKS Kalisz totalnie nie ma nic wspólnego z Jarosławem Kołakowskim. Za to ma dużo wspólnego z UKS-em, bo się mierzył w ten weekend i przegrał 0-3, a KKS mierzy normalnie w wyższą ligę. I już Stomil przegrał z UKS-em drugim i KKS przegrał z UKS-em drugim i nie wiem, co jeszcze UKS drugi nam tutaj wywinie. Ale jak Oskar Koprowski strzelił z voleja bez przyjęcia na 3-0 po rzucie rożnym, myślałem sobie, że żyjemy w jakiejś symulacji, gdzie UKS drugi jest prowadzony w FM-ie. Zwyczajnie. Ja chciałem cię zapytać w ogóle, co tam się w tym UKS-ie 2 dzieje, bo ty mi mówiłeś, Kuba, że już ten awans do drugiej ligi to tak troszeczkę na wyrost i raczej mało kto w klubie zakładał taki scenariusz jak awans
ŁKS-u na poziom centralny, że Legia Warszawa swoimi rezerwami od 10 lat próbuje wtoczyć się na ten poziom, nie udaje się, mimo sprowadzania znanych nazwisk, mimo różnych polityk transferowych, mimo wielu talentów, które później wypływały w różnych innych miejscach. Sebastian Szymański, ostatnio sprawdziłem, grywał na przykład w meczach Legii 2 w trzeciej lidze. Tak? I takie talenty nie potrafiły wprowadzić, doświadczeni zawodnicy nie potrafili wprowadzić, piłkarze z przeszłością w Ekstraklasie nie potrafili wprowadzić Legii do drugiej ligi, a ŁKS wszedł i ŁKS jest wiceliderem tabeli, 12 bramek, zabawa. Co tam się dzieje? Przecież wy gracie cały czas młodymi. No generalnie tak, chociaż już nie tylko. Trzeba tutaj jednak uderzyć się w pierś, bo schodzi dużo zawodników z pierwszej drużyny. Istotnie, natomiast oni też są dość młodzi. No, Kareczuk to nie jest gościu, który przyjechał do Polski odcinać kupony po swojej pięknej karierze w lidze litewskiej. Ale jest tam paru. Ostatnio grał właśnie Kelly z jedynki, grał Janczukowicz. No paru chłopaków zeszło, natomiast to nie umniejsza, no bo tak naprawdę grę robi środek pola, tam Ricardo i Janek Łabęcki, czyli dwóch chyba najświeższych takich gości, którzy się zapowiadają na następców Kowalczyka, jeśli chodzi o wejście do pierwszej drużyny, no to jest duża klasa, to co oni robią. Jestem absolutnie w szoku, jak to momentami wygląda, jak dojrzale też oni grają. No a poza tym trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o rezerwy, to tutaj jest ten aspekt, którego brakuje w pierwszej drużynie. Nie ma presji. Jak nie ma presji, to chyba ty miałeś roboczą tezę, jeśli chodzi o europejskie puchary, że kiedy nie ma presji, to nagle w momencie, tak. kiedy pokazuje się tak na horyzoncie, że tak, o zobaczcie, to mecz, gdzie gramy bez presji, to w tle już pogrywa ta melodyjka z Joga Bonito z Brazylijczykami. Tak, pum, 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 i oni zaczynają żonglować. I zawodnicy, tak, ale fajnie, zagram do ciebie teraz piętą przewrotką. Mam takie nowe zagranie, pięta przewrotka. Robię takiego delfina i uderzam piętą przewrotką. Więc wydaje mi się, że stąd może wynikać też sukces tych rezerw. Ale ciekawą rzecz mi powiedział Artur Kościuk. Artur Kościuk, który jest ojcem Wiktora Kościuka, zawodnika tych rezerw, a przy tym gościem, który prawie 200 chyba meczów zagrał w Ekstraklasie. I powiedział mi o tej trzeciej lidze, bo z mojej perspektywy, człowieka, który no, interesował się tymi rezerwami, ale tak z doskoku, no to celem było utrzymanie jednak, no bo to nadal jest trzecia liga, bardzo silna, a tam graliśmy głównie wychowankami i tymi, którzy nie łapali się w pierwszej drużynie. A Artur Kościuk powiedział mi, że z tego, co on wie, a wydaje mi się, że może mieć pewne informacje, biorąc pod uwagę, że Wiktor Kościuk był częścią tej drużyny, to trener od początku powiedział, słuchajcie, jako Beniaminek zrobiliśmy siódme miejsce, jesteśmy w tej lidze drugi sezon, wszystko poniżej siódmego miejsca będzie złe, bo to nie będzie progres, więc zakładamy sobie, że zajmujemy miejsce piąte. Najmniej, top 5 to jest nasz cel. I że trener od początku to napędzał, że słuchajcie, jesteśmy w tych rezerwach po to, żeby się rozwijać, a nie będziemy się rozwijać, jeśli po zajęciu siódmego miejsca zejdziemy gdzieś niżej. I że dzięki temu tak się napędzali, że tak, rozwój, progres i tak dalej, że ostatecznie trzeba było zweryfikować plany, że top 5 to jest jednak minimalizm. Że trzeba by... Teoria o presji się w jakimś stopniu Kuba broni, bo nie było presji awansu, była presja zrobienia piątego miejsca, a to nie jest aż taka wielka presja. Piąte miejsce to w sumie nigdzie, to jest środek tabeli. Piąte miejsce czasem rozciąga się też na 15. Piąte miejsce jest bardzo plastyczne. Natomiast w tym sezonie, Kuba, ŁKS 2, myślę, że wszystko powyżej dwubramkowej porażki jest już sukcesem ŁKS-u, tak przynajmniej niektórzy mogliby to postrzegać przed sezonem, więc to jest naprawdę mało presji. Naprawdę mało presji, co owocuje wygranymi 3-0 z KKS-em Kalisz, czyli niedawną rewelacją Pucharu Polski. Nie wiem, Kuba, za chwilę, jak tak, bo jeszcze macie ten ŁKS 3 bardzo wysoko, za chwilę jak się tak dalej pójdzie, to ty będziesz cały czas narzekał, że w ŁKS-ie jest ciężko, a ŁKS będzie miał 3 drużyny w Ekstraklasie. A wiesz, jaki jest jeszcze kontekst, że pierwsza drużyna gra z KKS-em Kalisz w Pucharze Polski 26 września. I niektórzy doszukali się informacji, że rezerwy Śląska Wrocław na przykład, ich nie pamiętam, nie, Lech Poznań chyba nie, ale rezerwy Śląska Wrocław ogoliły KKS Kalisz w lidze, a potem pierwsza drużyna z KKS-em Kalisz poległa w pucharowych zmaganiach, że to jest scenariusz, który jest cały czas w grze, jest bardzo możliwy. A jak wspomniałeś o trójce, to gadałem dosyć długo z trenerem trzeciej drużyny. Ostatnio 17,5 roku średnia wieku w czwartej lidze. W meczu z dobrze nam znaną Ceramiką Opoczno między innymi. No i tam grałem naprawdę dzieciaki. Fajne zdjęcie po Ceramice udało się wyłuskać, gdzie stoi dwóch takich naprawdę gigantycznych gości z Opoczna.
No i ten nasz taki maluteńki obrońca, który tak stoi, patrzy na nich. I długo rozmawialiśmy o tym, bo opowiem w sumie. Jest taki ten poranek, że wygodnie jest uciec w jakieś kompletnie dalekie rzeczy, więc opowiem o tym, jak byłem na meczu ŁKS3 Zjednoczeni Stryków. I w Zjednoczonych Stryków grały, no nie chcę powiedzieć, że legendy, ale główne postacie odbudowy ŁKS-u, bo był Adam Patora, który był chyba najlepszym strzelcem w tych niższych ligach i odszedł wtedy z trzecioligowego ŁKS-u do pierwszoligowej Wisły Puławy, no bo ten ŁKS był trochę dla niego już za ciasny. Był Kamil Cupriak, który odszedł z ŁKS-u do Górnika Zabrze, bo ŁKS był dla niego za ciasny. Był Marcin Zimon, kapitan w pierwszych latach odbudowy. I oni wszyscy grają w Strykowie i to nie są emeryci tak naprawdę. Adaś Patora ma tyle lat co ja i to jednak są emeryci. No nie są to goście 40-letni, tylko oni jeszcze mogą pograć w piłkę na jakimś poziomie. No i przyjeżdżałem ci Zjednoczeni Stryków i grałem z trzecim zespołem ŁKS-u i przegrywają. I mimo, że są dwa razy wyżsi i dwa razy silniejsi, no to nie potrafią nic strzelić ze starego fragmentu na przykład. Więc byłem bardzo, bardzo dumny z tych naszych młodych chłopaków i życzę im jak najlepiej, zwłaszcza, że przy tym, co robi pierwsza drużyna momentami, to fajnie jest uciec w świat fantazji, gdzie nasi wonderkidowie wygrywają ważne mecze. A tak się dzieje w drugiej lidze i w czwartej lidze. Jest to naprawdę coś niesamowitego. Masz Andrzej Skórka, nasypany komar tańczył zumbę na festynie w Wiśniczu. I również Andrzej Skórka, kto nie miał 20 lat i nie wymyślił totalnie powalonej historii, żeby się wybielić i uniknąć konsekwencji, niech pierwszy rzuci kamień. A masz coś takiego? Bo mi nie przychodzi do głowy, ale na pewno były takie rzeczy, że wymyślałem jakieś totalne abstrakcje, żeby uniknąć odpowiedzialności, ale teraz sobie nie przypomnę, zwłaszcza, że musiałoby dojść do autodenuncjacji. Tak, nie chciałbym tego selekcjonować na żywo w programie, ale oczywiście, że coś takiego miało miejsce. Natomiast generalnie... mnie pisało później WP, to na pewno. W moich przygodach, gdy miałem 20 lat. Kwestia, którą jeszcze chciałem poruszyć, chociaż tutaj to tak naprawdę jednym zdaniem tak naprawdę. Nawet tak mocno się obruszyłem tą kwestią, że użyłem dwa razy tego samego zwrotu na przestrzeni 4 sekund. Ulotki o Polonii Warszawa, które ktoś rozkleja w Warszawie. No. Żeby nie było tak, że ktoś nam zarzuci, że bo o tym to nie mówicie, bo to niewygodne. No nie, ktoś kto stworzył, ktoś kto wpadł na taki pomysł, żeby wykonać tego typu ulotki, gdzie jeszcze z tego, co środowisko kibiców Polonii podkreśla, są że te faktyczne wizerunki dzieciaków, którzy trenują w tej Polonii Warszawa w takim kontekście, no to jest dramat i to jest coś tak absolutnie haniebnego, że dawno nie widziałem czegoś tak obrzydliwego. Porównywanie trenowania w którymś z klubów, że powoduje nieodwracalne szkody na psychice porównywalne do gwałtu. To są tak ohydne i obrzydliwe rzeczy, że faktycznie nie ma co się nad tym dłużej rozwodzić, tylko ktoś na to, kto na to wpadł, to jest absolutnie chory. I tu nie ma co się gryźć w język, jeśli o to chodzi. I ja byłem zaszokowany w ogóle, że coś takiego powstało i mam nadzieję, że to jakiś... Nie trenuj w Polonii, jest ulotka. Trenowanie w Polonii może wywołać nieodwracalne zmiany w psychice dziecka. Nawet nie będę czytał już dalej, bo dalej już naprawdę jest zło. Na to ktoś też pisał, że to może być prowokacja. Nie sądzę, żeby ktoś się bawił w aż taką prowokację, zaostrzając ten konflikt wewnątrzmiejski. No bardzo przykra sprawa, samo zobaczenie czegoś takiego, czy to była prowokacja, czy nie, jest to po prostu smutne, że ktoś poświęcił swój fragment czasu, swój fragment rzeczywistości na stworzenie czegoś takiego. Tak, mogę się pod tym tylko podpisać, a chciałem, żebyśmy o tym wspomnieli, żeby to nie przeszło bez echa, bo faktycznie jest to dramat, absolutnie, jeśli chodzi o tę ulotkę. Jan Burlak pisze, kiedyś mój kumpel, jak miał 20 lat, wymyślił dla takiej dziewczyny historię, że wyjechał do Irlandii do pracy tylko po to, żeby uniknąć spotkań z nią, a tak naprawdę siedział po sąsiadach i się ukrywał. To takie historie, to jest wygodne, żeby tak powiedzieć, to nie ja, ale znam kolegę, który ma brata i ten brat ma takiego znajomego i on tak zrobił, więc ja taką osobę mam bardzo daleko, że gość niestety nie zdał matury. I w związku z tym nie mógł pójść na studia. Ale poszedł w garniturze na rzekomo, tak powiedział rodzicom, na inaugurację roku.
na studiach, wychodził na wykłady, potem wracał do domu, no bo trudno było siedzieć cały dzień poza domem, ale tak żył w takiej mistyfikacji, że jest studentem. I wydaje mi się, że chyba w filmie Upadek z Michaelem Douglasem też był ten motyw, że Michael Douglas stracił pracę, ale wychodził do pracy, żeby zachowywać pozory przed matką. I pewnie trochę też przed sobą, patrząc na to, jak została zbudowana postać Michaela Douglasa w filmie Upadek. Powiem ci jeszcze jedno odnośnie sprawy, które już trochę zamknęliśmy, czyli Kevina Komara, Nowego Wiśnicza i tego wszystkiego, że Cezary Kulesza według informacji TVP Sport dzwonił do 20-latka, oferował pomoc medyczną sztabu reprezentacji Polski, jak i życzył bramkarzowi szybkiego powrotu do zdrowia. No więc musimy zobaczyć, że to wszystko naprawdę zatoczyło dość dalekie kręgi, skoro szef polskiej piłki również kontaktował się z panem Kevinem, bohaterem, co się zdarzyło w Nowym Wiśniczu. Czy tam w Wiśniczu, no, przepraszam. Ja jestem ciekawy, jak sam Kevin Komar na to reaguje. Zakładając, że wersja prawdziwa to jest ta wersja, którą opisała Emilia Kamińska. Bo wyobrażam sobie, dobra, ściemnie, że to kibice. Ściemnie i teraz jestem czysty, teraz jestem usprawiedliwiony, a tam mnie się kotuje, nikt mi przecież nie udowodni, że na festynie komuś dałem zęby, na luzie. Przewijana taśma. Cezary Kulesza? Dzień dobry, panie prezesie. Dlaczego pan do mnie dzwoni? Jeśli faktycznie Kevin Komar chciał po prostu wybielić swoje działania, no to na pewno się nie spodziewał, że tak daleko to pójdzie, że zadzwoni do niego prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Hierarchowie kościołów nie dodzwonili się, a dzwonili. Adam O., ludzie kochani, pracuję na Muranowie, widzę dzieciaków w koszulkach KSP, jak idą na trening i jakoś nie widziałem, żeby ktoś na nich polował. Nie popadajmy w absurd. Nie, no tak, przecież nikt nie, chyba tak sądzę, przynajmniej nikt o zdrowych zmysłach nie uważa, że treści na tej ulotce są prawdziwe, bo tam jest, że nie chodźcie tutaj, bo to powoduje zmiany na psychice, bo są polowania na dzieciaków i tak dalej. Treść tej ulotki jest fałszywa, jest obrzydliwa, jest ohydna i tutaj niezależnie od tego, tak jak ty wspomniałeś, Leszek, czy to jest prowokacja, czy faktycznie ktoś, kto nienawidzi Polonii w taki sposób postąpił, no to jest po prostu no nienormalne. No. Nie można, będąc normalnym, takich rzeczy kolportować i tworzyć. Patrzę też sobie na czat, bo szukam takiego koła ratunkowego, które gdzieś nas pofruje, żebyśmy nie musieli już kolejny raz mówić, że jeśli prawdziwa jest wersja, którą korportuje Emilia Kamińska. Bo jak powiem to jeszcze raz, to prawdopodobnie po prostu spadnę z krzesła i tyle. Zwłaszcza, że jestem przyzwyczajony do tego, że konto Emilia Kamińska pojawia się w moich refleksjach, w moich przemyśleniach wielokrotnie, kiedy analizuję sobie świat polityki, bo widzę pewne rzeczy, bo pewne procesy są dla mnie, tak przynajmniej mi się wydaje, znane. Więc ja staram się czytać grę, jak Mateusz Borek niemalże. Staram się wyłapywać, którzy dziennikarze piszą o pewnych konkretnych sprawach dotyczących polityki, które potem konta na Twitterze demaskują, że to jednak nie do końca tak. Kto staje na przykład w obronie posła Mejzy i w jakich kontekstach i w jakich okolicznościach, inne tego typu. No i nie spodziewałem się, że będę musiał do Emilii Kamińskiej się aż tak często odwoływać w sprawie piłkarskiej. Póki nie musisz odwoływać się do konta Kuba Emilii Kamińskiej w sprawie swojego życia, to nie jest tak źle. Tak, to prawda, to jeszcze nie jest tak źle. Natomiast są dwa koła ratunkowe, które trzeba użyć. Pierwsze koło ratunkowe, Adam O. i chyba Szymon rzucili Chevrolet News. Nie ma Chevrolet News. Jeździ jak złoto. Są jakieś takie drobne rzeczy, że no, bo była ta uszczelka pod głowicą, że możliwe, że to, ale okazuje się, że to raczej nie to. Że trochę dużo bierze płynu chłodniczego, ale to, że jest w normie. Że trochę dużo oleju bierze, ale to też, że spoko. Ale no, pojechałem do Gdańska, znaczy do tego, do Ostrowa, wróciłem z Ostrowa. Byłem tu, byłem tam, byłem ówdzie i na razie odpukać jeździ. Więc jeździć, obserwować i na razie żadnych newsów tutaj nie mam. Natomiast drugie koło ratunkowe jest ciekawe, bo jest to koło ratunkowe rzucone przez fan widoku z okna Michała Pola. Roman Kołtoń, wręcz rozsierdzony i buraczany ze złości po plotkach o góralskim. Tak, chciałem cię zapytać, ale najpierw jeszcze chciałem przeczytać komentarz No Idea for a Name. Były narzeczony mojej szwagierki, stracił pracę i wychodził codziennie do pracy tylko po to, żeby wrócić do domu i grać w gry. Na koniec miesiąca wziął chwilówkę.
udając, że to wypłata. No, miesiąc pewnie mogło się udać, ale wszystko zawsze wyjdzie i tu widzimy termin ważności tej taktyki dosyć krótki. Tak, możemy porozmawiać, Kuba, tak mi się wydaje, że są takie dwa tematy, z których jeden byśmy zostawili na piątek. Jacek Góralski do Wieczysta i Kamil Glik blisko Ekstraklasy. Który bardziej wolałbyś poruszyć? Wiesz co, w czwartek będą powołania chyba, tak mi się wydaje, no. Ktoś tak podawał, więc wydaje mi się, że bliższy, znaczy inaczej, bardziej będę zbulwersowany, że bezrobotnie Kamil Glik nie dostał powołania, bo to kapitan Polska. Więc Kamila Glika możemy omówić sobie w czwartek, a dzisiaj możemy przysiąść do specyficznej postaci Jacka Góralskiego, bo Jacek Góralski reprezentuje pewien szerszy front. Jacek Góralski reprezentuje szerszy front ludzi, w których pokładaliśmy nadzieję, że to on jeżdżąc na dupie na szóste wyczyści miasto całe, tak. I nie tylko, że farerzy sympatyczni, okej, dobra, może i sobie radzicie z Haken, z Rygardem. Ale spójrzcie na Jacka Góralskiego, jak on jeździ. Takiej bestii nie mieli okazji widzieć. Dużo widzieli na Wyspach Owczych, ale nie taką bestię jak Jacek Góralski. To jest potwór, którego się nie spodziewali, na którego nie ma kodów, ale ZACMI nie działa, jeśli chcesz powstrzymać Jacka Góralskiego i farerzy by się o tym przekonali, ale chyba jednak nie. Ja się mocno zastanawiam, bo kurde, Jacek Góralski to jest gość, który wydaje mi się, że jeśli chodzi o Ekstraklasę, to raczej mógłby sobie wybierać kluby. Przebierać, wybierać. Oczywiście. Zwłaszcza, że jest na pozycji, na której każdy klub chciałby mieć Polaka, faktycznie, ale jednak w sumie tańszy jest ten właśnie Wymiatowicz. Taki bardzo utalentowany 24-latek z Bośni, ze szkółki Boracza Banja-Luka, który na wypożyczeniu w Żylińskim Mostar zagrał 12 meczów i praktycznie wszystkie udane. Miał jedną asystę faktycznie. Podał w środku pola do zawodnika z numerem 10, który obkiwał 5 i strzelił gola. Więc wydaje mi się, że Jacek Góralski byłby chodliwym towarem na rynku ekstraklasowym, ale Wieczysta też ciekawa. Wieczysta to też jest projekt, który warto uwierzyć. Nie wiem, czy to jest smutne. Nie wiem, czy to cię boli. Czy aż tak cię to boli, że Jacek Góralski chce dziś uczciwie zarobić? Przyjemne z pożytecznym, pasja życiowa, ślizg. Nie boli mnie, znaczy boli mnie trochę, bo Jacek Góralski był ulubionym przeze mnie reprezentantem Polski i zdaję sobie sprawę, że Jacek Góralski ma, Kuba, małe szanse na powołanie z drużyny, która przegrywa z Awią Świdnik. Natomiast no, nie bolą mnie jego życiowe wybory, jeśli ma doskonale zarobić, jeśli wybrał w ten sposób, bo po prostu dostanie bimbalion pieniędzy, no to okej, to jest jego naprawdę prywatna, osobista decyzja. To też nie jest tak, że Jacek Góralski, gdyby teraz trafił do Widzewa Łódź, ŁKS-u albo Krakowi, to już na pewno byłby na poziomie reprezentacji Polski. On nawet jak grał dobrze w drużynie, która grała w europejskich pucharach, to nie był zawsze pierwszym wyborem reprezentacji Polski, więc no, to nie jest do końca tak, że tracimy jakiegoś reprezentanta Polski, że jest to wielka strata dla polskiego futbolu. To są przede wszystkim osobiste wybory człowieka, który chce się lepiej ustawić w życiu i ma do tego pełne prawo. My możemy sobie na to ponarzekać, ale jest to takie pohukiwanie dosyć mocno jałowe. I ja szanuję decyzję Jacka Góralskiego. Mogę je nawet przyklasnąć, jeśli są na tym takie... Życie zawsze wygra z piłeczką, po prostu. Tak, to jest faktycznie prawda, że życie z piłeczką wygrywa. Ja jedynie się zastanawiam, że Jacek Góralski, tutaj ktoś na czacie zresztą zwrócił na to uwagę, że Garfield IRL, Jacek Góralski otworzył klinikę rehabilitacyjną w Bydgoszczy, mógł iść do Zawiszy i mieć maszynkę do pieniędzy. Wydaje mi się, że dużo osób liczyło na to, bo Jacek Góralski nigdy jakby związków z Zawiszą się nie wypierał. Zawisza też zawsze wykorzystywał Jacka Góralskiego do różnych akcji promocyjnych, między innymi do akcji promocyjnych swojej akademii. Jacek Góralski zawsze kupował karnety dla młodych kibiców Zawiszy. I to było na pewno coś dużego i fajnego, gdyby właśnie, jeśli już schodzi na poziom trzecioligowy, to zszedł do Zawiszy Bydgoszcz. Natomiast zdaje się, że Zawisza Bydgoszcz jednak nie płaci aż takich pieniędzy jak Wieczysta Kraków. Tam są dosłownie niewielkie różnice, ale jednak przeważyło, że w Wieczystej dodatkowo jest ten projekt taki szybkiego awansu do wyższej ligi. Więc to był ten języczek uwagi, który zdecydowanie przeważył. No tak serio, to zastanawiam się, czy Wieczysta nie robi trochę błędu, bo wydawało mi się, że
może trochę się wyleczyli z tego, że dobrze będzie zbudować taki Dream Team. Tak wziąć nazwiska, takie z wyższych lig i oni wezmą piłeczkę i będą grali i zrobią od razu 3 awanse. Nie jeden, tylko od razu 3. Oczywiście nie uważam, że Jacek Górowski Wieczysty, Wieczysta powinna szukać młodszych piłkarzy. Nie chcę pójść w tym kierunku populistycznym, że Wieczysta robi źle, ale no, wydawało mi się, że trochę przewartościowali ten projekt w ostatnich miesiącach, dostrzegając to, co się dzieje, a jednak zdaje się, że receptą na to, że się nie udało, jest jeszcze więcej tego samego, czyli jeszcze więcej zawodników. Tak, Kuba, tylko wiesz, to jest ta różnica, jak sprowadzasz zawodników z ekstraklasy, którzy już byli na znoszącej, jak Błażej Augustyn, który w sumie już sam przyznaje, że nie przejawia specjalnie zainteresowania piłką nożną, a co innego Jacek Góralski. Jacek Góralski, no to była gwiazda ekstraklasy nie tak dawno temu. To był gość, który naprawdę miał mocną pozycję w zagranicznym klubie z Kaukazu, bo nie chcę się pomylić teraz, chyba Astana? W Astanie? No, Astana, w stepie szerokim. W stepie szerokim FC. No, Astana nie była anonimowym klubem europejskim. Ja ostatnio był, no wiadomo, że nie powiodło mu się w Bundeslidze, ale sam fakt, że trafiasz do Bundesligi przed chwilą i nie masz 38 lat w tym momencie, no to jest troszeczkę inna półka niż wiesz, a słuchajcie, spadłem z ekstraklasy, mam 40 lat, może przyjdę do was, tak? Trochę inny klucz i wydaje mi się, że Jacek Góralski też ze względu na swój styl preferowany jest być może kimś, kto rzeczywiście Wieczystej nie musi się spalić, choć oczywiście trzecia liga to jest piekło, wszyscy o tym doskonale wiemy, więc różnie może być. Natomiast tak, komentarze. Master of Wash. Ale przecież Jacek Góralski ma na swoich barkach ciężar oczekiwań narodu, składający się z tego, iż wszyscy pragną jego powrotu do reprezentacji. Jak śmie działać w sposób partykularny? I jeszcze jedno. Witek Produkcje. Góralski powinien iść do rezerw ŁKS-u. No, to mogłoby za wysokie progi w tym momencie. Zbyt dobrze działa ta maszyna. Dobrze naoliwiona. Inna mina jeszcze napisał. Myślę, że Góralski może pożałować gry w Wieczystej. Z pewnością ktoś mu będzie chciał pokazać, że nie jest taki najostrzejszy. Może się tak przytrafić. Twierdzę, że nie. O, jeszcze kocpis. Wieczystej są owocowe czwartki w Zawiszynie. To jest ten problem. Jeszcze fan widoku z okna Michała Pola oraz Futrzą. Przypominam, że to Kairat Almaty, nie Astana. No ale pamiętajmy, że Kazachstan ma dokładnie 10 klubów, które robią furorę w europejskich pucharach. Łatwo jest pomylić Irtysz Pawlodar z Almatami, Almaty z Astaną, Astanę z Tobołem Tobołem. Pamiętasz? Kosta Dyrgan? Kontra Dyrgan? Rzetysu Taudykorgan. Uwielbiam to nazwę. Rzetysu Taudykorgan. Specjalnie nauczyłem się wymawiać całą nazwę tego klubu, ponieważ jest to moim zdaniem najpiękniejsza nazwa klubu z Kaukazu, z jaką kiedykolwiek polski klub się mierzył. Rzetysu Taudykorgan zawsze w moim sercu. To był Kustanaj. Kustanaj jest to był. Ja pamiętam, że z takich rzeczy, których się nauczyłem w życiu i byłem z nich bardzo dumny, ty masz Rzetysu Taudykorgan, ja mam Gergo Lovrencicza, ale nie takim, że umiem przeczytać Gergo Lovrencic, tylko potrafiłem napisać. I jak, bo długo mi to zajęło. Często pisałem, że no, węgierski skrzydłowy Lecha, tu lewy pomocnik, coś tam, ale jak już się w końcu nauczyłem, jak się pisze Lovrencic i z tym układem CS i CS, to pisałem wszędzie Gergo Lovrencic. Tak, no, zagrał trochę w stylu Gergo Lovrencicza. I już w każdym tekście był Gergo Lovrencic, bo nie po to się uczyłem, żeby tego nie wykorzystywać. I cieszę się, że też masz taką nazwę własną w postaci Rzetysu Taudykorgan. Tak, zdecydowanie Rzetysu Taudykorgan. To jest mój popisowy numer. Umiejętność przeczytania z pamięci. Powiem ci jeszcze, że pomijając, że wczoraj miałem ciężki dzień z uwagi na to, że rozmawiałem z różnymi kibicami Wisły Kraków, to miałem ciężki dzień, bo sobie uświadomiłem jedną rzecz. Baldur's Gate 3 nie trafia do mnie. Jest kurde trochę kiepski Baldur's Gate 3. Co? Dlaczego? Mój brat mówi, że super i grał w niedzielę 8 godzin. No właśnie ja kurde wczoraj sobie włączyłem na 2 godziny. Jakiś to takie jest kurde. Jednak wydaje mi się, że już jestem na tym etapie, że nowe rzeczy po prostu do mnie trafiają. Bo wcześniej narzekałem na nowy rap, a okazuje się, że z nowymi grami jest zbliżona sytuacja. Te testy ciągle, te pasywne, nie wiem, aktywne, to rzucanie kośćmi ciągle.
No, ja wiem, że to Dungeon Dragons i że jest rzucanie kośćmi. Kamera tu mi pracuje jakoś jak powalona, ciągle mi się wyświetlają jakieś rzeczy, ciągle chcę kliknąć, żeby zmienić postać, to mi się kliknie, żeby porozmawiać z tą postacią. No, jakiś to taki jest. Zagrałem chyba 12 godzin do tej pory i jakoś mnie nie porwało. Myślałem, że tak jak przejdę 10 godzin, to już będzie gitowa. A na razie to jest takie, jeszcze dam szansę sobie i, znaczy nie, no, i tak skończę, bo głupio by było nie skończyć. Ale to będzie chyba takie trochę piłowanie, nie będzie takie, że o, nie mogę się doczekać, aż skończymy poranek, bo zaraz otwieram Baldur's Gate'a i będę grał Baldur's Gate'a do samej nocy. Więc to był dla mnie ciężki cios. No idea for a name nawet tłumaczy. To dlatego, że nowy Baldur's jest bardziej jak inne gry Larian, nie jak stary Baldur's. No, może tak być, może tak być. Bo wydaje mi się, że to jest dosyć duża różnica. Że nie tylko przejście w trójwymiar, ale cała technika rozgrywki i nawet to, jak wyglądają dialogi, inne takie pierdolety, no takie szczegóły, że jednak to nie jest to samo. Większe skojarzenia z Dungeon Siege'em mi się nasuwają niż z Baldur's Gate'em, a nie chciałem skojarzyć z Dungeon Siege'em, bo Dungeon Siege'a tylko jednego przeszedłem, a już dwójki, trójki nie ruszałem. A Baldur's Gate'a, no to na wszystkie możliwe sposoby przeszedłem po parę razy jedynkę, dodatek i dwójkę. No i teraz myślałem, że podobna rzecz mnie czeka z Baldur's Gate'em 3, a mnie nie czeka taka rzecz z Baldur's Gate'em 3, przynajmniej na to się w tym momencie zanosi. Coś jeszcze, czat, ewentualnie? Chyba nie, ale Garfield IRL pisze, poprzednie Baldury wyglądałyby jak Baldur Gate 3, gdyby tylko mogły. No jest to, widzisz, potężna dyskusja o Baldur's Gate 3. Myślę, że gdybyś zrobił recenzję, to poniosłaby się dużym echem. Nie wiem tylko, jaki kształt miałoby to echo. No, pewnie bym rozsierdził. Chociaż ja mówię, daję jeszcze szansę, bo jeszcze może się rozkręcić. Ale na razie mnie nie porwało. Za dużo jest takich, kurde, rzeczy, które mnie irytują w tej grze. A nie lubię, jak mnie coś irytuje w grze, bo mi to odbiera przyjemność z rozgrywki. Ja lubię gry, co mnie nie irytują. Jak Disco Elysium. Disco Elysium mnie nie irytowało. Chociaż Disco Elysium wyssało ze mnie poczucie radości życia. I to było dosyć takie problematyczne. Nic nie wyssa z ciebie radości życia, jeśli takiej nie masz. To prawda. Oszukałeś system. Nie. Wyślę dowód, że radość w moim życiu jest. Wyślę na grupie do ciebie i Mateusza. Obiecuję. Uśmieszek. Ale mam jeszcze wiersz, bo zacząłeś dzisiaj, Kuba, o Bukowskim i mam wiersz Bukowskiego, który chętnie przeczytam, ale to na sam koniec. Dobrze. Do końca to zresztą się chyba zbliżamy powolutku, bo zaraz jest 9:50 prawie, a trzeba pamiętać, że ten tydzień będzie obfity w zdarzenia, bo w tym tygodniu mamy przed sobą bardzo dużo różnych spraw, bo mamy przed sobą... No tak, są dwie domówki we środę. We środę będzie Leszek i Julek. Kogoś zapraszacie, czy nie? Nie. Leszek i Julek solo we środę, a w czwartek będziemy we trzech, Leszek, Julek i ja. W piątek będzie odcinek Tetryków i będą też powołania. I mam nadzieję, że powołania uda nam się omówić. Znaczy nie, na pewno nam się uda omówić. Jak ich nie omówimy rano, to je omówimy wieczorem po prostu po meczu Legii. Wtedy będziemy pracować do pierwszej, drugiej, a Mateusz do 5:00, 6:00. Ale dobrze, należy się za zdarzenia poniedziałkowego dnia. Znaczy Mateuszowi się nie należy, ale no niestety, on zazwyczaj cierpi w momentach, kiedy my coś odwalamy. Przepraszam cię, Mati, też za to bardzo mocno. Więc taki jest plan na nadchodzące dni. Mam teraz tam przechodzić do tych reszty spraw organizacyjnych, czy coś? Śmiało. Dobrze. To sponsorem kanału jest Superbet. W opisie macie... Bramkę Rakowa. Tak jest. Bramkę? Bramkę Rakowa. Jedną. Jeden gol wystarczy. Jest super boost. Dokładne reguły promocji są w opisie. A Raków gra we środę. A więc jeszcze trochę czasu jest, żeby pomyśleć, czy to jest dobry typ. Bramka Rakowa. Chociaż napisał Michał Świerczewski, że pani, która przewiduje wyniki dosyć często, przewidziała 2-0 dla Rakowa, więc nie jest to wykluczony scenariusz. Czyli tak, to jest ten. Podziękowania też. Na sam koniec chcesz dać ten wiersz, czy chcesz teraz się wstrzelić z wierszem? Nie, na sam koniec. On myślę, że będzie pasował pod wszystko.
Dobrze, to w takim razie dziękujemy Wam bardzo na czacie za to, że spędziliście ten czas. Przepraszamy też jeszcze raz, naprawdę przepraszamy. Tak jest. Są lepsze sposoby spędzania czasu niż z nami. Serio. Posypujemy głowę popiołem. Mogliście w tym czasie na przykład dowiedzieć się, co się naprawdę wydarzyło w Wiśniczu, a zamiast tego słuchaliście nas, którzy nie mają pojęcia, co się wydarzyło w Wiśniczu, bo siedzimy jak no life przed tymi ekranami cały dzień, więc możemy za to raz jeszcze przeprosić. Ja oczywiście raz jeszcze przepraszam Wiślaków za to, że wszystkich wrzuciłem do jednego worka, a nie powinno się tak robić nigdy, bo sam wielokrotnie byłem w worku wrzucany w różne grupy. Prawda. No i co? A, Kuchtarz pisze, że wiemy tylko, co się stało pod Legnicą. To prawda, Wiśnicz jest tajemniczy. Pod Legnicą to jest zaznajomione zło. Wiemy, co się stało. Nie chcemy do tego wracać, ale przynajmniej tam wszystko jest od A do Z jasne. Nie ma żadnych wątpliwości. Tak, jeszcze komentarz na czacie w ogóle weź. Nie oglądam i czytam czat. Myślałem, że BG to Bartłomiej Grzelak. Bardzo dobry sposób na śledzenie naszego programu. Myślę, że pomija się wtedy wiele raf i mielizn. Polecamy serdecznie nasz czat. Szymon, kiedy domówka ze zwijania morza? No to już jakoś na dniach powinno się wydarzyć, bo pogoda się trochę psuje, poza tym już wszyscy turyści powoli wracają, więc faktycznie będzie niedługo zwijanie. Jest jeszcze Leszek, do Ciebie pytanie od Boba Kelso, czy nie planowałeś jakiegoś formatu typu kiedyś to było? Cały czas trwa, kiedyś to było, ma swój kanał na YouTubie, Kamil Kania cały czas działa, często nagrywa z Michałem Kołkowskim, z Dominikiem Góreckim. Co ciekawe, jutro będziemy z Kamilem nagrywać rano, kiedyś to było. O kadencji Adama Nawałki w reprezentacji polskiej, więc trzeba tylko poszukać, jest kiedyś to było cały czas. Dobrze, o tym mówisz, bo wydaje mi się, że sporo osób mogło nie wiedzieć nawet, że będzie taka audycja z Twoim udziałem. No dobra, to chyba wszystko zrobiliśmy, przeprosiliśmy, podziękowaliśmy. Dziękuję Mateuszowi za to, że się z nami musi męczyć cały czas. Tak, dziękuję. I co? Teraz zapraszamy na wieczorek, znaczy to nie jest wieczorek, to jest poranek w sumie, jest nawet nie dziesiąta, na takie wczesne przedpołudnie z poezją. Charles Bukowski, Z nocy w noc. Powiedz, jak ci się podoba ten tytuł. No to jest opis życia, taki skrócony bardzo. No właśnie, i teraz pójdzie dalej. Bukowski, Z nocy w noc. Barney, wiedziałeś od razu, kiedy przepołowili jabłko, że to w twojej części będzie robak. Wiedziałeś, że nigdy nie będziesz śnił o konkwistadorach czy łabędziach. Każdy człowiek ma wyznaczone miejsce, a twoje jest na końcu kolejki. Bardzo długiej kolejki, niemal nieskończenie długiej kolejki w najgorszą możliwą pogodę. Nigdy nie trafisz w objęcia ślicznej damy. Twoje miejsce w układzie spraw przeminie niezauważone. Niektórzy ludzie trafiają na ziemię nie po to, aby żyć, lecz aby umierać powoli i paskudnie lub szybko i bezużytecznie. Ci drudzy to szczęściarze. Barney, nie wiem co powiedzieć. Tak już rzeczy się mają, to czysty przypadek. Urodziłeś się pechowy i niekochany. Wrzucono cię do wrzącego kotła. Zostaniesz szybko zapomniany, jak sens sprzed tygodnia. Można powiedzieć, jak afera w polskiej piłce sprzed tygodnia, ale... Barney, sprawiedliwość nie ma znaczenia. Każdy heroiczny wysiłek zawodzi. Barney, masz miliard imion i tyle samo twarzy. Nie jesteś sam, po prostu się rozejrzyj. Dlaczego mówisz do mnie Barney? Polecam. Charles Bukowski ma wiele słabych wierszy, ale ten uważam, że jest całkiem niezły. Muszę przyznać, że jest naprawdę dobry. A imię Barney też ma swój urok w tym wierszu faktycznie. No dobra, to tyle. Idę przepiłować sobie jabłko i wziąć tę połówkę z robakiem. Panie, ten początek, nie? Od razu nakłada tonację. Przepoławiasz jabłko z góry, wiedząc, że w twojej części będzie robak. Moim zdaniem to już by wystarczyło za cały wiersz. Dalej już jest tylko powtarzanie tego, to by wystarczyło. Mamy ciężar, bo w naszych jabłkach w o to chodzi, pewnie były dwa robaki w każdej połówce. Więc tutaj, tu jest to niedopowiedzenie, którą połówkę byśmy mieli wylosować, żeby każdy z nas był przegrany. Tyle? Chyba tak. 9:55, czas zjeść śniadania. Życzymy Wam miłego dnia. Raz jeszcze dziękujemy, raz jeszcze przepraszamy i dozo we środę, a potem w czwartek. Hej!